Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Legend of Asun. Moi drodzy, schodzimy z góry. Mam nadzieję, że się nie zabiję po drodze, tak jak pod koniec ostatniego odcinka. Tym razem troszeczkę postanowiłam zejść jednak normalniej. No może z wyjątkiem teraz, jak przyspieszyłam i prawie spadłam sobie na twarz i rozwaliłam ją. Moi drodzy, musimy jeszcze znaleźć jedno miejsce, gdzie Nemantius mógł schować swoje notatki. No i mam podejrzenia, że to będzie któraś z tych gór, którą mamy gdzieś tutaj na wprost. Także będziemy się gdzieś tutaj wspinać i zobaczymy, gdzie dojdziemy. No bo podejrzewam, że to będzie gdzieś tu. Na 99%. Pytanie, czy tutaj na dole może nie. Poszukałabym po stronie tutaj gdzieś. Może tutaj na górę na przykład. Kto to jest? Chwila. Asurator to gdzie idzie? Aha, idzie chyba spać, nie? Tutaj bym spróbowała wejść. Tak w sumie. Powiem wam szczerze, nie sprawdzałam tego w solucji. Ani nic. Może raz zerknęłam do solucji tak o po prostu, żeby sobie zorientować się. No i ogólnie wiem, że to gdzieś na tych górach, ale tutaj, jeżeli chodzi o resztę, to musiałam już szukać sama. No gdzieś... No i proszę, jest. Pięknie. Nemantius. Zadanko nam się wykonało. Tom siły. Tom siły myślę, że możemy sobie użyć na pewno. Użyłam ostatnio tomu do zręczności, niestety. Siła plus 2. Ale będę miała to w pamięci i jak trzeba będzie, to sobie dorzucimy te dwa zręczności dodatkowo, żebyśmy je mieli jako bonus. No i tak, i teraz co? Receptura piwowara. Żeby to zrobić, musimy iść do portu. To już sobie też sprawdziłam. Poszukiwany, no to musimy iść do Corteza oddać. To podobno w trzecim rozdziale zakończymy. To jest fabularne. To też chyba później. Problem mam z tym morderstwem. A zaginiony brat? Aha, nie udało mi się go jeszcze znaleźć. Magiczny pył, pustelnik, pasjonat, morderstwo, przekupstwo, skręty. To morderstwo na razie też zostawię, bo mam problem z tym questem ewidentny. Więc powiem wam tak, że chyba pójdziemy, kurde, do portu, stąd jest trochę daleko, no port jest kompletnie po drugiej stronie. A ja nie za bardzo mam jakoś tam szybką podróż, więc na razie do portu po ten przepis też nie pójdę. Nic się nie stanie, jeżeli zostawimy to do kolejnego rozdziału. Dzieci niełatwa kradzież. Siemano. A dlaczego ty jeszcze nie jesteś okradnięty? No, Norberta też nie okradałam. Sprzedaż mi jest przepis na piwo? Nie jest zbyt cenny, który ulepszany był przez pokolenia. Wydarzyło się coś nowego? Cóż, Franz wyruszył ze swoimi ludźmi, zrobiło się tu trochę pusto. Poza tym prawie żaden podróżny tu nie zagląda. Sam Albert nie wystarcza, nie bardzo ma za co kupować. Mam nadzieję, że wkrótce się to zmieni. Okej, ryzykowna kradzież, 42. Niestety od niego receptury nie zdobyliśmy. Powiem wam tak, skorzystamy tutaj z łóżka. No i dzisiaj już wrócimy do... naszych wypraw po bagnie, że tak się wyrażę. No bo w sumie co mamy innego do roboty, no. Specjalnie do portu po tą recepturę mi się nie chce biegać. Chociaż z drugiej strony, nie no, to zajmie nam za dużo czasu, ja nie mam nic innego do roboty w mieście. Jesteśmy pod samym tak naprawdę wejściem na bagno, więc myślę, że jak ruszymy fabułę i nawet jeżeli byśmy zmienili rozdział, to te zadania i tak nam zostaną. No a jak nie, no to wtedy będziemy się martwić. Ale wydaje mi się, że nie powinno być problemu z jakąś głupią recepturą, nie? Zresztą zanim będziemy mieli taki przełomowy moment, to może któregoś razu będzie mi się chciało skoczyć, żeby te zadania wykończyć, co mogę przed nowym rozdziałem. Na razie mi się nie spieszy, więc po prostu róbmy swoje. Parahor, czy ja już cię mogę okraść? Tak w ogóle, bo mam trochę więcej... Nie, diabelsko trudna. Szkoda trochę. No dobrze. Dobra, to co? Idziemy na dół.
I chciałabym znaleźć Corteza najpierw. Kradzież będzie trudna. 65 zręczności. Ile mam? 62. No dobra, to nie zrobimy. Dlaczego nie mogę zgłosić tego poszukiwany? Fakt, to do Argosa mam oddać? To ja byłam w mieście. Fuck my life. Wygląda na to, że los nas połączył. Wraz z Flintem mamy udać się na poszukiwania trzeciej piramidy. Tak. A tu on mi już o tym powiedział. Jak to, co jest? Powiedział już każdemu? Nie, tylko mnie i Flintowi. Niezbyt spodobał mu się pomysł opieki nad tą hołotą pod naszą nieobecność. No cóż, w takim razie czas ruszać w drogę. Daj znać Flintowi. Spotkamy się na piramidzie około 15. Będę czekał na miejscu. Okej. Czy ja ciebie mogę okraść? Coś ty graniczyła z cudem. Wiecie co? Pójdziemy do Flinta, powiemy mu. Do 15 jest jeszcze trochę czasu. Hej, ty. U ciebie też będzie trudna kradzież. Też 65. Mam dla ciebie świetne wieści. Wal prosto z mostu. Magus wpadł na pomysł, abyśmy wraz z Cortezem udali się na poszukiwania trzeciej piramidy. Brzmi przyzwoicie, właściwie to nie mamy problemu z Cortezem. A co ty o tym sądzisz? Nie mogę się doczekać tych widoków. Jasne, cóż, spotkajmy się około 15 przy pierwszej piramidzie. Miejmy nadzieję, że Cortezowi coś tam będzie się to podobać. Ale zaraz, ja mam 62 zręczności, z jakiej racji? Aha, bo ja pasek noszę, nie? Tak, który mi daje zręczność. Wiecie co, bo tu by się teraz przydało dobić poziom gdzieś. Tylko kurde, no. Wiecie co zrobimy? Spotkamy się w mieście i pójdziemy do tego portu. Chociaż kurde, nie chcę się z drugiej strony. Trudna kradzież 78. Bo z jednej strony. Kurde, nie, no dobra, zostajemy tutaj. Ja idę w bagno trochę pozwiedzać jeszcze. Chociaż chciałam iść z chłopakami niby, nie? No, ale dobra. Myślę, że możemy iść w którąś stronę. Dobra, nie. Okej, moi drodzy, zrobimy tak. Spotkamy się w mieście. Pójdziemy też do tego portu, bo załatwiamy te zadania, które mogę. I faktycznie to zamkniemy, zanim będziemy tutaj na bagnie cokolwiek robić. Także robię chwilowe cięcie i spotkamy się już za chwilę. Okej, moi drodzy, jesteśmy w porcie, więc idziemy od razu do lewa. Tutaj przy okazji też przecież możemy ludzi z portu jeszcze pookradać, bo tego nie zrobiłam. Także myślę, że też warto, że tu przyszłam. Potem też ruszymy sobie w kolejne miejsca, czyli gdzie? Nie wiem gdzie. Tutaj możemy kogoś okraść? Możemy. To myślę, że wbijemy poziom na samych kradzieżach. Także w sumie myślę, że całkiem ok. Ryzykowna kradzież 42. I mamy już kolejny poziom. Fajowo naprawdę. Zarządcę magazynu też mogę okraść. Tak, powiem wam, że się szczury chyba zbagowały jakimś prawem i będą teraz duże. Bo niestety, ale no postanowiłam się tutaj dostać cheatami jak najszybciej, bo jakbym tu miała biec, to bym dostała białej gorączki. Także wiecie jak to jest. Ryzykowna kradzież 51. Cóż to za ryzyko? Żadne. Dość prosta. 25. Tam na górę nie ma co chyba wchodzić, więc nie będę włazić. Tu jest wadur na przykład jeszcze. Dziecinnie łatwa kradzież. Sobie nabijemy na tych kradzieżach bardzo dużo tych różnych kas. Pieniędzy. Dużą ilość. I bardzo ładnie. Bardzo fajnie. Cześć obajdem. Ryzykowna. Kolejna. 44. Zrobię sejwika, bo jeszcze nie robiłam dzisiaj. No zanim zaczniemy robić coś tam na bagnie, to jeszcze dokończymy sprawy tutaj, jakie są do zrobienia. Czym się zajmujesz? Jeśli chcesz coś zamówić, po prostu usiądź, jestem zajęta. Ta babka nawet to nie wiedziałam, że tu pracuje. Bardzo, bardzo miło. Jestem zestresowana, coś tam. A mogę ci pomóc? Nie, nie możesz, dobra, to nie. Łaski bez, nie będę się prosić. Dość ryzykowna kradzież 50 i mamy przepis na upadek żeglarza.
Także do klasztoru będzie można też dzisiaj jeszcze zanieść. Zobaczmy, ktoś jeszcze jest do kradzieży kieszonkowej. Tutaj nie kradłam kupców. I serę na przykład nie kradłam. 46. Niestety głównie można od nich ukraść gotówkę. Trochę mnie to irytuje, bo fajnie by było móc ukraść coś innego. Ale z drugiej strony expik za to jest, więc to nie jest nic takiego, wiecie, złego. Hej, ty. Siema, dość prosta kradzież również. Dobra, chyba już tutaj nikogo nie było w tym porcie. Jeszcze był latarnik, ale nie chcę się do niego specjalnie biegać. Ja ciekawa jestem, czy będę w stanie okraść tego... O, tu Herwis przyszedł na przykład. Tego gościa, który jest tutaj ziomalem największym w porcie. Czyli konkretnie mówiąc... jak on się nazywał? Zapomniałam sobie. O, właśnie ciebie. Geofa. Niestety, ale do niego, żeby zagadać, to trzeba podejść bliżej najczęściej. Dość ryzykowna kradzież. Mogę 60. No i on nam dał całkiem dużo expa. Tu jeszcze nie powinien być jakiś ziomal w środku? Chyba go dzisiaj tutaj nie ma. Dobra, wychodzę. Bo się na mnie spluli się na mnie panowie. Dobra, pójdziemy jeszcze do myśliwych. Tak sobie zerknę, co tam u nich słychać. Może tu się coś zrespiło, jak wszedł nam drugi rozdział? W sumie nie byłam tu. Od dawna. Także może... Wszystko w porządku? Cóż, topielce nadal zbliżają się niebezpiecznie blisko obozu. Jest coś, w czym mógłbym pomóc? Pozbądź się topielców sprzed obozu, co najmniej 10. W ramach dowodu przynieś mi ich skóry. Wystarczą 4, znajdziesz je przy rzece. Nie znam się na skórowaniu gadów. Nie szkodzi, pokażę ci. Zawsze zaczynaj rozcinanie od brzucha, bo w innym wypadku skóry stracą na jakości. Okej, okay. Będzie trudna i to rogu cię stwora. Ty, on mnie za darmo tego nauczył. Ej, to git, naprawdę git. To zarąbiście, bo nie musiałam na to wydawać kasy. Będzie ryzykowna. Co prawda to by był tylko... bodajże... jeden punkt nauki. Ale jednak dzięki Bogu nie muszę, więc... naprawdę wow. Teraz będziemy mieli też skóry gadów. Wiecie, co jest właśnie fajnego w tych gadach, że też nie uczyłam się specjalnie tych skór, bo miałam taką świadomość, że prawdopodobnie nie będzie mi to do niczego kompletnie potrzebne. I powiem wam, że chyba miałam rację. Tam jest dużo topielców, bardzo po drugiej stronie. No i chyba o tamte topielce to w ogóle chodzi, nie? O 10 skórek na pewno przyniosę. Warto było tu przyjść, bo mamy jakiegoś tam questa. Kolejne punkty nauki za to. Właśnie, tu mi się przypomniało, że te trolle są. Ojejku. Ja bym bardzo chętnie sobie na te trolle poszła zapolować. Tutaj się porespiły potworki, bo widzę ścierwojady nawet. Może sobie z łuku postrzelam. Jak tam? O, jak zarąbiście, będziemy z łuku strzelać. Muszę się nauczyć więcej używać tego łuku. Szczególnie, że te trafienia mamy całkiem dobre. No
No i pięknie. Ze wszystkie wystrzelam te topielce, bo przecież... Dlaczego nie? Celność bardzo ładna. Podoba mi się, bo jest bardzo szybko i sprawnie. I mamy dodatkowo łuk plus jeden. Ja sobie naprawdę pokorzystam. Ciekawi mnie, czy tam na dole będą ogniste, czy normalne. To była ta w ogóle, ten kryształ. Tu jest tona jakichś przeciwników. Co tu się stało? Ja tu byłam w ogóle? Nie no, byłam, ale tak jakby... Tak dziwnie. Dobra. Panie topielcu, do widzenia. Nie no, przecież tutaj będzie zaraz drugi poziom do wbicia, jak tak dalej pójdzie. Przecież tu jest tyle przeciwników. Ja tylko pamiętam, że jaszczurki tu pozostawiałam, to na pewno. O cholera. Tu się jakieś dziwne rzeczy dzieją. Niedobrze, mogę trafić gobliny? Mogę. Kurde, nie byłam tu. Nie no, nie byłam. No patrzcie, jakie... Szczew królewski nawet. Mieszki jakieś. Pierścień wiecznych zwycięzców. To jest całkiem git rzecz. Trochę ochrony. Nie no, spoko. To zanim będziemy cokolwiek robić, to ja sobie tutaj poeksploruję. Na polne bestie. Polne bestie teraz na hita schodzą z łuku. Także Bailando tym bardziej. Okej, chciałam poczekać na nią trochę. Super. Znowu plus jeden mamy do łuku. W sumie nawet z jaszczurkami bym się już pobiła. Korzonek leczniczy. No tutaj nie kojarzę, żebyśmy biegali. Tutaj jakieś borsuki, ścierwojady. Tutaj kogoś jedzą. I tu jakąś grupę ludzi. Tu jest jakiś Kain. Franz. Ty, jo, ich zeżarły te. Ale leszcze. Tu przyleźli, chcieli uciec, a ich zeżarło. Karma wraca, jak to się mówi, no. Dobra, myślę, że mam odpowiednią liczbę. Ale placłam sobie, o Boże. No i tu są te jaszczurki, które zostawiłam, dobra. To myślę, że teraz możemy się nimi zająć. Z łuku to ja chyba sobie nie poradzę z taką jaszczurą. A jednak, zajebiście. Tylko one się rzucą wszystkie na mnie. I o tym już chyba nie pomyślałam. Chyba nie. F12. Że tak powiem. Aż się napiłam herbaty. Kurde no. Szkoda, że się triggerują wszystkie, jak się weźmie z łuku. Bo byśmy wtedy je ładnie, szybko wystrzelali, a tak to muszę się męczyć z taką jaszczurą. A, ja wiem, dlaczego ja też tam nie szłam, bo tam jest cieniostwór. Zdążyłam chyba zapomnieć o nim. Najgorsze jest to, że taka jaszczura dalej gryzie. Nie no, powiem wam, że tak, zabijemy tą jedną i spadamy. Z niej też mogę wziąć skórę. No bo tutaj właśnie był też cieniostwór, ja dlatego tutaj nie chodziłam. Już mi się przypomniało. Ale tu widziałam ścierwojada.
No i niestety dupa. No i tutaj są właśnie te trolle, kurde. Ale tutaj z tego, co wiem, ma nas gra zaprowadzić, więc na razie tutaj się nie będę jednak pchać. Idziemy zobaczyć, czy to na pewno były wszystkie topielce po tej stronie. Wydaje mi się, że tak. Tutaj moja strzała aż wpadła do wody. No nie sądziłam, że będziemy tutaj spędzać połowę odcinka. To jest w ogóle też jakiś ziomal. Hej, ty. Aha, bo to jest ten taki randomix, nie? Czy życie tu nie jest niebezpieczne? Te wszystkie bestie z jakiegoś powodu trzymają się ode mnie z daleka. Pewnie są bardziej zajęte myśliwymi. Może to kwestia amuletu? Jakiego amuletu? Należał do mojej matki, miał mnie chronić przed niebezpieczeństwem. I faktycznie czuję się z nim o wiele pewniej. Pozwól, że rzucę na niego okiem. Wybacz, nie powinienem był nawet o nim wspominać. Obiecałem ojcu, że nikomu go nie pokażę. Okej, okay. No nie będę nic tutaj robić tego typu. Jesteś jednym z myśliwych? Ha, chciałbym. Jestem tu sam. Dlaczego do nich nie dołączysz? Niestety jest to trochę bardziej skomplikowane, niż może ci się wydawać. Chcesz zostać myśliwym? Bardziej chodzi o samą społeczność. Bywa to samotnie. A co tu robisz? Mógłbym cię zapytać o to samo. Nie wyglądasz na myśliwego. Mało kto się tu zapuszcza. Zwiedzam okolice, po prostu tędy przychodziłem. Podróżnik zatem witam w moich skromnych progach. Z czego się utrzymujesz? Po prostu staram się sobie poradzić. Znam dobre miejsca na zbieranie jagód. Polowanie jest dość trudne, spotyka się wiele niebezpiecznych stworzeń. Wolę łowić ryby, nawet jeśli rzadko coś złapie haczyk. Czemu nie pójdziesz do miasta? To jest wyśmienicie, dlaczego miałbym chcieć stąd odejść? Chyba sobie jaja robisz. A tak? Może akurat tutaj mi się podoba. Zresztą, co ty tam możesz wiedzieć? Zostaw mnie w spokoju. Okej, mordo. Ja nie wiem w ogóle. Moglibyśmy mu wyrwać ten amulet, ale po co? Chyba tu jest topielec, bo oni sobie chyba stąd poszli. Dobra, no na 99% mamy... wystarczającą ilość skór. Nie wiem, kto mi to zlecił. Co wiesz o Joście? O cholera. Nie masz na myśli tego gościa po drugiej stronie rzeki, prawda? Dokładnie tego. A twoim miejscu trzymałbym się od niego z daleka. Czemu? Cóż, krótko mówiąc, po prostu lepiej, jeśli tam zostanie i nie będzie się wtrącał. Wygląda na przyjemnego gościa, w czym rzecz? Posłuchaj, dawno temu krążyła o nim plotka. To, co usłyszałem, jeszcze bardziej utwierdziło mnie w przekonaniu, że nie powinien mieć wstępu do obozu. Czy powinien tam siedzieć, pewnie długo nie przetrwa samemu. Facet chciałby do was dołączyć. Wiemy, przybłąkał się i chciał do nas dołączyć. Nie nadaje się na polowanie, a nawet jeśli, to i tak byśmy go nie przyjęli. Czy to przypadkiem nie wasze namioty? W sumie to tak, ale mamy to na głowie inne sprawy. Poza tym nawet w obozie jest niebezpiecznie, nie mam zamiaru tam spać. Powiedział nam, że potrafi zadbać o siebie i swoje rzeczy. To cud, że jeszcze nic mu się nie stało. Okej, okay, no dobra. Właśnie, bo jeszcze Lunso nam tutaj został, jeżeli chodzi o kradzież. Widzę, że wszyscy cali i zdrowi. Chyba Pato mi zlecił to zadanie, nie? Albo Garfs. Pozbyłem się topielców, a oto dowód. Świetna robota, dzięki za pomoc. Podziękowaniami nie zapłacę za jedzenie. Co chciałbyś dostać? Kurde, nie wiem. Może eliksiry? Dobra, trudna kradzież z tego co widzę. 70, okej. Okay. Zręczność i łuk. W sumie to zręczności bym się bardzo chętnie nauczyła więcej. Hej, ty. Także mordo, naucz mnie w sumie plus 5. Okej, okay, 67 zręczności. Okej, okay, czyli co? Zadanie wykonane, wykonane. To co? To myślę, że wracamy w takim razie do miasta. Idziemy do Argosa. Spróbujemy zająć się jeszcze tym morderstwem, bo cały czas mi to zadanie gdzieś tam wisi.
Naprawdę już mam go po prostu dosyć. Także wypadałoby... Wypadałoby je już skończyć. Miejmy nadzieję, że się uda. A jak nie, no to uznam, że to jest kolejne zadanie, które nam się zbugowało niestety. Tak jak już dwa poprzednie. Jedno się powinno anulować z tamtych zadań, a drugie... Znaczy w sumie aktualnie oba powinny się anulować w sumie. Niestety. Ale to jedno szczególnie, a nie ma zamiaru tego zrobić. Niestety. Kurde, jeszcze was mogę pookradać. Miałam biec szybko, no ale... Bardzo chętnie zabiorę sobie expa od was. Za kradzież. Podejrzewam, że Argosa też już będę mogła okraść. Tu nie było czterech myśliwych? Byli. Wszyscy mają dość prostą kradzież. Sejwik i wracamy dalej. Czyli jak widzicie, dzisiaj jeszcze zabawy w sumie w mieście. Ogólnie na świecie, a później dopiero bagno. Ale jak już wejdziemy na bagno, to już stamtąd nie wyjdę. Będziemy ciągnąć, aż nie zmienimy rozdziału. Dobra, w sumie przejdziemy sobie tędy. Będzie trochę szybciej. Tutaj już ostatnio robiliśmy kradzież, więc chyba już nie trzeba będzie. Argosa nie pamiętam, czy okradałam, czy nie. Tak naprawdę. Dobre pytanie. O, Dory nie okradałam na przykład, bo jej nie widziałam. O, jest mój ziomal Ardam, więc z nim się wybiorę do wolnego obozu. Argosa też nie okradałam jeszcze. Trudna kradzież. Jak bardzo trudna? 70. Kurde, no. Znalazłam Klawa. I ukrył się w schronie ze swoimi ludźmi. Wytropiłem ich, nie będą już napadać. Zostałem już o tym poinformowany. Bardzo dobra robota. Nagroda dla ciebie, okej. Dobra, no to... Zabieraj mnie. Nie chciałam tego akurat. Dokąd możesz mnie zabrać? Do wolnego obozu. No pójdziemy do wolnego, no bo... Kurde, miałam to morderstwo załatwić w mieście. Weźcie, naprawdę puknijcie mnie w głowę, nie? Prześpimy się do południa. Ardam, wracamy, bo ja już naprawdę... O matko, dobrze, że on nie bierze opłaty za to, nie? O, Magdalenka, super. Przy okazji kradzież. Superowo, naprawdę. Tu jest jakiś ziomal. Co robisz w mieście? Zakupy dla klasztoru. Okej, dzieci, niełatwa kradzież. Dawaj to. Właśnie, czy ja w klasztorze nie mam kogo okradać przypadkiem? Przecież ja tam mam kogo okraść. Dobra, potrzebuję się kimnąć gdzieś. Czy tu są jakieś łóżka na zapleczu? Nie ma. Potrzebujemy się przespać do 21 najlepiej. No i zobaczymy, czy to pomoże, no bo koło godziny 22 powinien do nas ziomuś zagadać, a on tak nie chce. Osiema, ciebie też można okraść. 43 zręczności. Pagina? Pagina już była macana, że tak powiem. Jeżeli chodzi o kradzież, mam nadzieję, że to zadanie się zrobi. To byśmy wtedy też oddali od razu w wolnym obozie. Dobra, do późnego wieczoru. Szybko weźmiemy sobie pochodnie i spadamy zobaczyć. Właśnie ten dureń tam idzie.
Ja myślę, że na niego zaczekam tutaj nawet. Będziemy próbowali go zagadywać non-stop. Morderstwo. Dobra, no powinno nam to zadziałać chyba. Chwila. A może ja mam dać tą truciznę do tego? Ty, ale to by był naprawdę niezły plot twist, jakby tak było. Chwila. Das hätte ich dir vorher sagen können. Zaraz zobaczymy, czy to tak może zadziałać. Chwila. Bo on się miał tutaj spotkać z Xylusem, nie? Riesig, mit vielen gefährlichen Viechern. Weg. Wie läuft gut? Könnt seitdem keine Schiffe mehr im Hafen. Einige Gegenstände. Kurde, ale dziwnie. On tak jakby chciał ze mną pogadać, ale nie mógł. Chwila. Wiecie, co my zrobimy? Ja go... Hej. No co wy? Nie reaguje. No pohandlujmy. Może ja mu tą truciznę po prostu wsadzę do EQ. Może się otruje. Słodki gin, nie dzięki. Ryżówka. Gdzie to jest, ta trucizna? No przecież mam truciznę, bo dostałam taką wiadomość od gry. Mam nawet w ekwipunku napisane, że mam. No o co chodzi w tej grze? Czemu tu się questy psują non-stop? Mnie to już zaczyna irytować. Przecież już Neodym dał mi truciznę. Nawet mam komunikat w ekwipunku, że mam. O, mam piwo od Orina, które daje mi zdrowie. O, matko, no nie mam. Jakimś cudem nie mam tej trucizny. O, mogę. Hej, kim jesteś? To nie ma znaczenia, teraz sobie porozmawiamy. Czego ode mnie chcesz? Gdzie jest Xylus? Już go nie ma. Wynoszę się stąd. Nie robiłbym tego na twoim miejscu. Dlaczego? Ponieważ wiem o twoim biznesie i nie sądzę, że twoja reputacja się polepszy, gdy wszyscy się o tym dowiedzą. Dlaczego chcesz? Robin, poproszę dwa jałowce. Co to ma być? Próbujesz mnie upić, żebym wygadał się o w moim interesie? Nie, ale powinny się trochę zrelaksować. Więc kim robisz interesy? Powiedz mi, czy jestem kapłanem. Idź do klasztoru, jeśli chcesz porozmawiać. Chciałem ci tylko ostrzec. Czy to Xylus? Gdzie? Nie wiem, no zatrułam piwo. Nabrałeś mnie. Tak, chciałem zobaczyć, jak panikujesz. No i będzie po gościu. Lepiej, że sobie pójdę. Rób, co chcesz. Czemu się tak uśmiechasz? Cieszę się, że mogłem cię postraszyć. Mam nadzieję, że już nigdy się nie spotkamy. Nie spotkamy.
Przepraszam, gość pitnie, czy nie? Dobra, wyjdziemy po prostu. No i co, i chłop jest otruty, czy nie jest? Bo nie wiem. Kocham tą grę, naprawdę, jak ona się czasami baguje, a potem odbagowuje. Gdzie on jest? Leży już plackiem? Nie widzę go. W teorii powinien już nie żyć. Trudna kradzież u Garota. 68, no mam 67, cholera. Ale mam nowe skóry chyba dla ciebie. Skóry warga i wilka. No i dobra. Nie wiem, gdzie jest ten Matthias, ale wychodzi na to, że już go otrułam, więc... Co za gęś sobie tak łazi po prostu tutaj. Masakra. Dobra, uznajmy, że go otrułam, naprawdę. Mam nadzieję, że to zadziałało. Ach, no tak, szczury. Dobra, spróbujemy się kimnąć gdzieś w miarę szybko. O, tutaj nie ma nic akurat. A u Vanadiuma jest zawsze najszybciej się w kimę udać. No prześpię się do rana. A gdzie jest Vanadium? Nie wiem, Landria jest sama. Pójdziemy w kimę. Weźmiemy sobie Ardama na wycieczkę. Landria, co ty robisz w ogóle? Nie wiem, no... Zrobimy save'a na wszelki wypadek, jakby się okazało, że jednak chłop dalej żyje i nie mogę oddać zadania, nie? Także zobaczymy zaraz. No Ardam jest gdzie do chuja pana? No nie wierzę po prostu. Do południa zaś się trzeba przespać. Najszybsze łóżko ever. U Dandolo nie ma łóżka. A ty, Elmar? Ryzykowna kradzież? 45. A to może dopiero przyjdzie ten... gościu. W sumie możliwe. Ale dobra, na wszelki wypadek lepiej do południa. No niestety, ale tutaj musimy tak trochę lawirować tymczasem. Spać po 10 tysięcy razy, zanim się postacie pojawią. Robabole. 10 robaboli. Nawet nie wiem, ile mam. Ale w sumie na razie mało ważne, chyba ile mamy. I tak nie odbiorę nic za bardzo. Ta zbroja i tak była najlepszą nagrodą. Ewentualnie tam była maska śniącego jeszcze do odbioru. Gdzie jest Ardam, ja się pytam? No nie ma go. Pierdziele, to idę sama tam. Żebym tam 10 razy doszła, jakbym poszła sama. Dobra, czyli do wolnego obozu idziemy. Jest ten? O, jest mój ziomal. To wiecie co? Pójdziemy do klasztoru. W ogóle ja tu mogę jeszcze ludzi pookradać. Co jest? Gregorius, siema. A to diabelsko trudna to chyba nie. Ale Sakerdosa... Nie, diabelsko trudna też. Markus, to weź mnie zabierz do klasztoru od razu. Mi się wydaje, że oni robią to samo co Krons, czyli właśnie możemy ich znaleźć w różnych miejscach. I raz są na przykład w klasztorze, a raz są gdzieś indziej. Cześć, Sargon. Mam przepis na piwo. Rzeczywiście go zdobyłeś. W nagrodę dam ci specjalną cenę na nowe piwo, ale ponieważ to nie wystarczy, dostaniesz też ode mnie trochę dzwoniących monet. Ja... Nie, nic nie mów, chyba nie chcę wiedzieć. Najmniej jednak... Niemniej wielkie dzięki. Okej, dobra, zajebiście.
Czy ja mogę tutaj pokradać rekrutów? Mogę. Oczywiście, że mogę. Ryzykowna kradzież. 47. Co to za ryzyko? Ja się troszeczkę, wiecie, tak... No, rozpędziłam z tymi kradzieżami, no ale jak mam możliwość, no to wykorzystać ją chcę, nie? Szczególnie właśnie, że tu ludzie w klasztorze też byli niepookradani. A przy takiej ilości zręczności już można coś zrobić fajnego. Także warto by było zerknąć. Popatrzeć, kto jeszcze. No proszę, nawet takiego ogrodnika przecież możemy okraść. Gibson, dzieci niełatwa, naprawdę? To było tak proste. Okej, Rudolfa nie mogę. A Lastor pewnie ma diabelsko trudną, tak jest. Tonsa możemy okraść. Ha, Tons miał nożyczki. Teraz mi to mówicie? A zaraz, tu jakiś ziomal stoi. Siema. Hej, ty. Aha, ty chciałeś ten magiczny pył. Ja mam, ale bardzo malutko. Większość magów ma ryzykowną, także warto pochodzić sobie. Kim ty jesteś w ogóle? Nie pamiętam żadnego teama. Ale może mi się po prostu zapomniało. Oculus ma trudną. 68, no powaga. Niestety, ale go nie okradnę, bo o jeden za mało. Trudna u Martinusa. 68 też. No tak, jak będziemy mieli już 70, to będziemy mogli co nieco ogarnąć. W sumie do Karadora no bez sensu iść. A nawet go nie mogę okraść. Dobra, to niepotrzebnie w sumie tu wlazłam. Dobra, mamy jeszcze chwilę czasu, więc możemy iść w inne miejsca. Zerknijmy na moment, co mi zostało. Zostało mi morderstwo, czyli został mi wolny obóz. Tak naprawdę. Dobra, to podejdziemy do wolnego obozu. Czy ja mam już zregenerowane buty? Jeszcze nie. Dobra, trudno. Czyli tak, podejdziemy do wolnego obozu. Ogarniemy tego questa. O kurde. Ale myślałam, że spadnę zaraz. W sumie łatwiejsza droga, żeby wyjść. Dużo szybsza. Co ja mówiłam? Aha, no tak. Pójdziemy do wolnego obozu. Potem wrócimy na to bagno. No i tak naprawdę na bagnie już będziemy w kolejnym odcinku dopiero coś robić. No bo dzisiaj już się nie wyrobimy, żeby cokolwiek tam zacząć w ogóle. Tak więc kolejny odcinek w sumie zaczniemy od wyprawy w bagno za kolejnym fragmentem klucza do otwarcia świątyni, która w sumie nie wiadomo gdzie jest jak na razie, nie? No ale gdzieś tam na pewno. To na pewno wiemy, że jest. No dobrze, dalej nie zdobyłam tego pierścienia, bo nikt mi nie chciał sprzedać zakręcia telekinezy. Das ist doch nichts Neues. Niestety. Dobra, chyba docieram powoli już do wolnego obozu. Na szczęście już się nauczyłam tej mapy, przez co jest całkiem w porządku. Tam jest ten cieniostwór, którego zostawiłam. Ale tak jak mówiłam już kiedyś, na razie niech żyje. Z cieniostworem tak, no, wstrzymuję się co do cieniostworów na razie. Nie wydaje mi się rozsądne je atakować. Tak więc... Na razie ich po prostu nie atakuję. Aha, bo draga nie mogłam okraść. Dobra. Ciekawi mnie, czy już mogę oddać to zadanie. A Stasz? Teraz chyba już jestem w stanie cię okraść.
Nie, staż ma 99 z ręki. Bardzo dużo. Okej, tu jest Lukas. Ciebie mogę okraść za to. Matthias wypił truciznę, więc dostał to, na co zasłużył. Świetnie. Kto chciał, żeby zginął? Porozmawiaj z Craigiem, powiedz mu, harpia już nie lata. No kurde. Z Craigiem. No to fajnie, fajnie. A Gorok? Mogę Goroka? Nie, diabelsko trudna. Szkoda. Siemano, Craig. Harpia już nie lata, więc zajęłeś się Matthiasem? Tak, to właśnie wygląda. Dzięki ci, oto twoja nagroda. No i super. Questik zrobiony. Teraz na luzie już możemy chyba założyć moje buty. Oczywiście, że możemy. Także biegniemy, moi drodzy, na miejsce ekspedycji. No i tak jak mówiłam, kolejny odcinek to już będzie typowo ekspedycja na bagnie. Już żadne zadanie nas, że tak powiem, nie trzyma tutaj. Wszystko, co mieliśmy do zrobienia, to zrobiliśmy. Tylko zostały te popsute zadania, których nie jesteśmy w stanie ruszyć, albo takie questy, które dopiero będą możliwe do zrobienia później. Tak więc myślę, że całkiem dobrze nam to poszło. Cieszę się też, że udało nam się te kilkanaście odcinków temu zdobyć ten amulet życia, który nam daje regenerację, bo on naprawdę bardzo ułatwia życie. To jest mega fajne, bo jak jesteśmy na pustkowiu, to nam się regeneruje mana, plus amulet nam regeneruje życie. Myślę, że to będzie mój amulet na naprawdę większość gry i nie wiem, czy go zmienię w ogóle. No bo w sumie taka regeneracja życia się zawsze przyda. Tak naprawdę. Okej. Mamy godzinę w grze 15, czyli w teorii możemy iść na ekspedycję chyba. Ale w praktyce... O, widzę, że Cortez chce mnie zagadać. Także, moi drodzy, kolejny odcinek, idziemy w bagno. Idziemy zrobić tutaj wszystko, co jest do zrobienia. Może przy okazji się nam uda zrobić zaginionego brata albo zieloną magię. No bo nie ukrywam, mamy co robić na tym bagnie, prawda? W sumie te trzy questy mamy tutaj, plus zadanie ołtarz, ale ono jest na później do wykonania. Tak jeszcze patrzę na szybko, no ale nie mamy już nic więcej. Tak naprawdę gra nas ciągnie, żebyśmy poszli już w fabułę. Tak więc pójdziemy na pewno. No i co? I myślę, że to już tyle na dzisiaj ode mnie. Jeżeli Wam się odcinek podobał, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Zachęcam Was do dołączenia na Discorda. Link macie w opisie pod filmem. Jeżeli jesteście chętni do bliższego kontaktu ze mną, że tak powiem. Na razie jest cisza na Discordzie, ale wiadomo, że Discord jest dla fanów, także zapraszam, bo istnieje. No i co? I tyle ode mnie. Do kolejnego odcinka już jutro. Trzymajcie się i cześć!